Dobra, lecimy dalej. Ciąg dalszy Kirkera. Z kim bałbyś się zmierzyć na jakimś turnieju? Nie wiem, czy bałbym się zmierzyć z kimś na jakimś turnieju. Ale jest wiele osób, które byłyby na pewno godnym przeciwnikiem. To tyle chyba, nie? Teraz Pasza. Czym tak naprawdę jest UW i w jakim kierunku chciałbyś z tym zabrnąć? Jakie priorytety wam przyświecają? I czy UW jest tak naprawdę potrzebne polskiej scenie, czy nie uważasz, że bez tej rangi uniknęlibyśmy większości niepotrzebnych, a z tą rangą związanych poróżnień i kłótni? Czym tak naprawdę jest UW generalnie? Gdy ktoś niezwiązany w ogóle z naszym środowiskiem zadaje mi pytanie, czym jest UW, odpowiadam, że jest to grupa najlepszych siłokerów skupionych wokół siłok.pl. I generalnie w jakim kierunku chciałbyś z tym zabrnąć, jakie priorytety wam przyświecają? No nie wiem, no... chciałbym na pewno bardziej pójść z tym wszystkim w real. To znaczy... wydaje mi się, że jakby no sukcesy gdzieś tam pojedynczych członków UW, no to fajnie, to jest ok, ale warto byłoby spróbować zrobić coś nowego, coś innego, nie wiem, chociażby na przykład przeprowadzić podziemną scenę na żywo, czy zrobić pełną parą jakiś taki meeting, na którym odbyłby się właśnie turniej UW na przykład na żywo, pod patronatem UW przeprowadzić może jakieś warsztaty, to byłaby na pewno fajna opcja, ale na to też potrzeba czasu, potrzeba przede wszystkim chęci i zaangażowania. Jakie priorytety wam przyświecają? No generalnie powinna być to ekipa ludzi, którzy prezentują najwyższy poziom skillsów i którzy są pozytywnie nastawieni do tego, żeby jakby no promować ten taniec w Polsce. Powinni być to ludzie chętni do pomocy innym, którzy chętnie rozmawiają na meetingach, którzy często jeżdżą na meetingi. No nie wiem, to byłoby chyba na tyle. No. Czy UW jest tak naprawdę potrzebne polskiej scenie? Tak, uważam, że jest potrzebne. Gdybym uważał inaczej, to nie byłoby mnie tutaj, w tym miejscu. Nie byłbym członkiem UW. I uważam, że jest to potrzebne i no, wydaje mi się, że tak naprawdę jest więcej z tego plusów niż minusów. Tutaj na myśli, znaczy mówiąc minusy, mam na myśli dalszą część pytania. Te niepotrzebne poróżnienia i kłótnie. No, tak naprawdę ja nie wiem, czy kiedykolwiek jakaś taka kłótnia wyszła od członków UW. To zwykle ludzie, którzy nie są w UW, mają jakiś problem, spinają się i tak dalej, mają swoją wizję na to, jak to powinno wyglądać. Uważają, że kiedyś było inaczej, że były inne założenia, a tak naprawdę założenia są cały czas takie same. I ma być to grupa ludzi najlepsze skillsy, zajawka, zaangażowanie i aktywność i tak było zawsze, a to, że ludzie mają jakiś inny obraz UW, dlatego, że kiedyś w UW były osoby, które były pierwszymi osobami, które tańczyły to w Polsce, to też wiele osób ma sentyment do tego starego UW właśnie z tego względu, że były tam osoby, które były dla nich inspiracją, które zaczynały to w Polsce i to jest bardziej sentyment do tego, że to są te stare osoby, jakby nie do samego UW, tylko do tych osób, na których filmikach gdzieś tam część tego społeczeństwa naszego się wychowała i myślę, że w tym tkwi problem. I... tak, a UW generalnie uważam, że jest to potrzebne, że fajnie jest, że gdy jest taka grupa,
która wyznacza jakiś tam poziom i jest pewnym celem, tak? Dla świeżaków i dla początkujących i to jest fajne. To jest fajne. Ja tam zawsze uważałem, że WW to jest fajna sprawa i no mówię, gdybym uważał inaczej, to nie byłoby mnie tutaj. To, no tyle. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Siemanko Dziedzi. Co tam u ciebie, jak żyjesz? No w porządku, wszystko jak na razie, kula się powoli do przodu. Nie narzekam, generalnie. Jeździsz na meetingi? No jeszcze. Nie tak często może jakbym chciał, ale jeżdżę. Co ci się tam podoba, a co nie? Generalnie ciężko jest mi powiedzieć, co mi się nie podoba na meetingach. Nie podobają mi się na przykład różne nie wiem, no. Na przykład na 7-1 Hit the Ground było tak, że była obsuwa z wejściem do klubu, ale to nie było jakby wina organizatorów meetingu, tylko to było jakieś tam nieporozumienie z właścicielami klubu, więc nie wydaje mi się, żebym mógł tego typu przypadki podawać jako minus, to mi się nie podoba na meetingach. Nie podoba mi się to, jak w trakcie turnieju zainteresowanie turniejem spada. Często jest tak, że im bliżej jest finału, tym ludzie są mniej zainteresowani, ponieważ już spadli z tego turnieju, już są jedną nogą na melanżu, prawda, w sklepie monopolowym i tak dalej. I to by mogło się zmienić. No i chyba tyle, co, no nie wiem, no myślę, że idzie to w dobrą stronę, meetingi są coraz lepsze, coraz bardziej ogarnięte. Zarówno te, które są gdzieś tam organizowane nadal bardziej tak amatorsko gdzieś tam na dworze, jak i te, które są organizowane w klubach. I myślę, że o wiele więcej jest plusów niż minusów tych meetingów. Pytanie od Ludzika. Jak to się stało, że zostałeś liderem UW? Co sądzisz o promowaniu Seawalka w telewizji? No, generalnie liderem UW stałem się w taki sposób, prosty sposób, no. Pakastor po prostu nie miał już czasu na to, żeby ogarniać to UW. Miał inne ważne sprawy na głowie i po prostu poruszył kiedyś ze mną ten temat. Doszliśmy do wniosku, że w takim razie przeprowadzimy głosowanie na nowego szefa UW i każdy mógł tam głosować i ja akurat uzyskałem największą liczbę głosów i po prostu zostałem szefem UW. A co sądzę o promowaniu Seawalka w telewizji? Jest to okej. Jak najbardziej, ja nie widzę w tym problemu. O ile ktoś to robi dobrze, w odpowiedni sposób i to jak najbardziej tak, bo dlaczego nie? Pytanie od Luneja. Jak uważasz, czy młodsze pokolenie ma szansę ciągnąć polską scenę Seawalka w dobrym kierunku? Uważam, że młodsze pokolenie ma szansę ciągnąć to w odpowiednim kierunku. Wydaje mi się, że no być może rzeczywiście jest teraz mniej tych osób, mniej ich przybywa, ale wydaje mi się, że znajdują się takie osoby, które mają do tego pasję i zajawkę, że będą mogły to w przyszłości ciągnąć. No. Chociażby można to zobaczyć po tym, jak są powoli, jakby nazwijmy to, wymiany pokoleń, chociażby w UW, tak? Że w tej chwili myślę, że na przykład UW wychodzi na jakby na prostą, bo na tej prostej nie było i dochodzą nowe, młode osoby i myślę, że spokojnie będą mogły to ciągnąć dalej, a jeżeli tam będą osoby, które będą potrafiły to ciągnąć dalej, to ten Seawalk nie zginie, tak? Czy osiągnąłeś swój cel i czujesz się spełniony w Seawalku? Myślę, że w pewnym sensie tak, że czuję się spełniony pod tym względem, że no na przykład osiągnąłem, no chociażby no jestem członkiem UW, tak? Chociażby to zawsze było moim celem, jakimś tam marzeniem i udało mi się to osiągnąć. Udało mi się poznać wiele osób, które chciałem poznać, porozmawiać z nimi,
Mówię tu o osobach, którymi gdzieś tam się inspirowałem na początku mojej przygody i też to uważam za fajne osiągnięcie. Wydaje mi się, że fajnie by było, jak coś wygrać. Jakiś turniej na meetingu, jakiś fajny. No ale to się zobaczy jeszcze, nie? Co byś poradził początkującej osobie w tym tańcu? Co bym poradził? Generalnie poradziłbym, żeby się nie poddawała i żeby wyciskała z siebie jak najwięcej. Jak najwięcej, dopóki ma zajawkę, dopóki czuje, że to jest to, bo można w siłoku naprawdę wiele osiągnąć i pamiętajcie tylko o tym, żeby być sobą. Żeby się, owszem, można się inspirować innymi, ale nie kserować i szukać zawsze siebie w tym, co robicie. W sumie to nawet można to odnieść do innych dziedzin życia niż tylko siłok. Czaję tylko, ile jest czasu jeszcze.